W dzisiejszej konkurencji weźmie udział Bobo, Barty oraz Mazima. Każdy z nich dostaje 20 zł budżetu i muszą kupić za nie jak najbardziej wartościowe jedzenie na masę. Na zakup produktów będą mieli łącznie 20 minut, a czas liczymy od momentu wyjścia z miejsca zbiórki do jego powrotu. Na koniec każdy z panów będzie musiał opowiedzieć o swoim posiłku, podając jego funkcję oraz przekonując mnie do niego. I dzisiaj, proszę państwa, chłopaki będą mieli do wygrania stówkę. Dzisiaj tylko stówka, bo ten film myślę, że jest dosyć łatwy. Tu nie trzeba pić oleju, nie trzeba robić takich rzeczy. Po prostu będą dostarczali mi jedzenie, a później je będę oceniał. I tym razem na wstępie powiem, że dzisiejszą literą jest litera A. Przypominam, że do odebrania jest kod na 999 zł w sklepie WK. W przypiętym komentarzu jest wszystko wytłumaczone. Ale myślę, chłopaki, że możemy zaczynać powoli. To dobra, dzisiaj ogólnie dam Bobowi kamerę, bo pierwszy raz ja nie będę z nią biegał. I co? 3, 2, 1, start. Nie spieszno się. I chłopaki ruszyli. Każdy z nich miał już wcześniej przygotowany plan na ten film. Dodatkowo ze względu na 20 minut wszyscy mieli luźne podejście, nikt nie biegał ani nie przepychał się tak jak w filmie, w którym jedliśmy jak najwięcej kalorii w godzinę. Dobra, ogólnie rozdzieliliśmy się troszkę, bo Bobo idzie przede mną, Bartosik z prawej. Mój plan jest dosyć prosty. Ja wiem, że śliwka, jak chodziliśmy razem do KFC, to on bardzo lubił sobie tam jeść taki ryż z kawałkami kurczaka. Pork bowl się chyba nazywa, nie pamiętam. No ale to kosztuje 11 zł i chyba mu to kupię. I się zastanawiam, czy coś jeszcze do tego dokupić mu, czy po prostu nie kupić sobie jakiegoś cheeseburgera, bo trochę głodny jestem. No ale tak, to jest mój plan na dzisiaj. Na razie idę do Carrefoura za chłopakami, może tam coś znajdę, co mnie zainspiruje. A jak na razie to papa. A więc dobra, jako że zbliżamy się już do Carrefoura, to moim planem na dzisiaj będzie po prostu zakupienie jakiegoś precla, jakiegoś budyniu białkowego, może jakiś skier, może jakiś soczek, może jakieś orzechy. Zobaczymy, bo jednak dwie dychy to nie jest dużo pieniędzy, ale myślę, że coś ciekawego da się z tego zrobić. Tak naprawdę głównym celem, jaki będzie, to dobre przedstawienie tego śliwie, tak? Jak dobrze przedstawię, to myślę, że mam szansę do wygrać. Jestem już w sklepie i nie ma niestety presji nigdzie. To jest zły znak, ale postanowiłem, że wezmę taką bułeczkę, trzeba te wity z myśliwa, jak go lubi, i jednego bagietka. Na pewno będzie chętny. Co tu się dzieje? Co tam bierzesz? Extra Virgin. To nie jest Bartoszik. Bartoszik jest tam. I ten oto zawodnik jako jedyny zdawał sobie sprawę z tego, że 20 minut to wcale nie jest dużo czasu, przez co postanowił nawet nie nagrywać swojego planu, by przytryhardować skupionymi rzeczami. Dowiedziałem się, gdzie będą orzechy do znalezienia i szukam teraz jakichś orzechów brazylijskich. To jest bardzo ważne, żeby były orzechy brazylijskie, bo to jest jego ulubione. Jesteśmy już w Carrefourze. Nie wiem, pobędę tutaj 10 minut. A nie, bo mamy chyba 20 minut, nie mamy 30. Pochodzę tu chwilę, może znajdę coś fajnego. No i wezmę to dla śliwki, chyba nie będę sobie cheeseburgera kupował. Chociaż kto wie. Biedyszki tutaj mamy, 5 zł na jakiegoś cheeseburgera darmowego. Chwilę nie nagrywałem, bo nie było jak, ale wziąłem przy okazji bananka jednego, bo to też na pewno będzie fajne. Jako tak, to ja robię posiłek do szkoły ogólnie, nie wiem, czy powiedziałem. Wezmę jeden koktajl żywczy, jeden skierek. On jest drogi niestety, bo kosztuje 4,20. Póki co mam 5 zł jakoś, ale myślę, że skier jest dobrą opcją uzupełnienia białka. Jak jeszcze tego nie ma precla, który fajnie wydobił węgle, żeby się coś na dobicie węgli jeszcze, więc czegoś poszukam, no i jeszcze widzimy się za chwilę, tak? Dobra, jest mój problem, bo mam co zadać się jak... O, widać? Mieszanka studencka. To są ogólnie orzechy i rodzynki. Teraz nie wiem, czy iść all in w orzechy i iść właśnie pod to, żeby były zdrowe tłuszcze, czy jednak pójść pod coś takiego. Da mi trochę zdrowych tłuszczy i trochę węgli. Właśnie boję się tego, że śliwa może nie lubić rodzynek, ale chyba po prostu wezmę wild guess i zaufam, że polubi. Dobra widzowie, jestem tutaj. Jestem na dziale z skierami i chyba za piątaka jakiś skier wezmę po prostu dla śliwki i będzie miał coś do zapicia tego. Więc bierzemy tutaj za piątaka skier jogurt pitny typu islandzkiego, jagoda. Dobra, i teraz wziąłem przedostatni produkt najprawdopodobniej i się zastanawiam, czy jest dobra decyzja. Wybiorę pudding, który kosztuje 7 zł. 7 zł z 20 to jest połowa budżetu, więc zostanie mi jakieś 3,50 na jakiegoś batona, żeby jeszcze dobić. Jakkolwiek, chociaż nie wygląda to dobrze, no ale chamski będzie ten posiłek, ale może to jakoś się uda przekonać tego śliwę. Zobaczymy. Czy posiadasz kartę lojalnościową? Nie posiadam karty lojalnościowej. Wybierz płatność. Karta, no tak. Użyj czytnika. Zbierzamy kartę. Wszystko już mamy i lecimy teraz do kasy. Dobra widzowie, cel namierzony, KFC, nadchodzę. Proszę bardzo, wolno od razu, zamawiamy. Ryż, shibai. I teraz który mu wziąć? Bierzemy mu sweet chili, czy oriental. Ja bym wziął mu sweet chili, dodajemy. Kolesław, nie jest coś na coś. Chociaż czekajcie, ile zapłaciłem za tego, czekajcie. Naprawdę teraz? Czy posiadasz kartę lojalnościową? 79. 12. Teraz powinniśmy zrobić owoce i warzywa, bułki, chleby, bagiel z kiełkami, jeden i jeden bagiel z makiem. Zakończ. A
18 zł, leci to tu i lecimy. Fajnie wyszło. Dobra, zostało mi jakieś 3,50, więc za 3,50 mu możemy kupić na przykład ketchup albo sos czosnkowy. Nie wiem, co on zrobi z tym, ale kupimy mu 3 ketchupy. No i teraz będzie około 20 zł. Dobra. Jednak z tym ja zmieniam planów i do tego postaram się dokupić jakieś wafle, bo wiem, że one będą lepsze niż na przykład ta bułka. Kuźwa, nie wiem, gdzie dużo wafle. Wszędzie szukam, tu są jakieś niby wafelki pojedyncze, ale fajnie było jakieś fajne wafle znaleźć, bo trochę węgli to dobije i będzie po prostu większy na posiłek. Dobra, trochę źle jest, nie jest na pewno najlepiej, wszystko mamy już. Parę godzin wziąłem, tak jak się poprosił, ale mam 4 minuty, mam nadzieję, że zdążę. Dlaczego nie wziąłem orzechów brazylijskich? Mówiłem przed chwilą, że te są jego ulubione. Były tylko w bardzo dużych opakowaniach, które najmniejsze było na pewno więcej niż 20 zł, więc taki musiałem zagrać. Ale no dobra, myślę, że zagramy tak bezpiecznie według mnie. Chociaż nie wiem, czy to jest bezpiecznie. No zobaczymy. Wydaje mi się, że dobrze, dużo węgli z tego wyjdzie, więc damy radę, panowie i panie, damy radę. Dobra, widzowie, zamówiliśmy już sobie numery zamówienia 79 i czekamy teraz po prostu. No i jak nam wydadzą, to już będzie wszystko gotowe w sumie. Udało się, znalazłem wafelki, one są dobre, więc widzimy się przy kasie, zobaczymy ile wyjdzie. Widzowie, mamy pewien problem, bo Śliwka właśnie napisał, że zostało nam jakieś 4 minuty, a moje zamówienie jest nadal w realizacji. Ja mam nadzieję, że oni mi to wydadzą w ciągu jakichś 2 minut i będę mógł już z tym iść, bo jak mi nie wydadzą, no to nie wyrobię się w czasie. Chyba tylko skyr będzie liczony, nie wiem w sumie. To co Mazima powiedział, było lekkim problemem, bo na starcie filmu nie ustaliliśmy żadnej zasady mówiącej o karze za spóźnienie. A te również prawdopodobnie dotknie Boba, bo na 4 minuty przed końcem wyznaczonego czasu stał sobie jeszcze w kolejce. Tu oczywiście najlepiej wypadał Barty, bo już 2 minuty przed czasem zameldował się na miejscu zbiórki. Mamy pierwszego zawodnika. 2 minuty do końca. Ja w ogóle myślałem, że jest dużo mniej czasu i trochę się śpieszyłem, ale dobrze było, dobrze było. Mogłem na Hama, wyszło mi około 18 zł. Mogłem na Hama jeszcze gdzieś za 2 zł uznałem. No dobra, dobra, zobaczymy jak będzie reszta. Wiecie, ktoś się spóźni. Dobra, widzowie, udało się, dostaliśmy zamówienie. Tak ono wygląda. Jest tu kurczaczek, ryż i 3 ketchupy. Ja teraz idę na miejsce spotkania. Jak widzicie, prawie się zmieściłem, ale niestety nie, więc najprawdopodobniej już to był test, proszę, nie będzie widać. Widzowie, została ogólnie jakaś minuta do końca. Kurde, czekajcie, jakieś dzieciarnie tu idzie. Ja już mam tutaj zamówienie, w kurteczce mam tego, skiera. Szczerze to nie wiem, gdzie mamy się spotkać, bo mi pan prezes nie odpisuje. Bo podobno czeka w kolejce, więc chyba się nie wyrobił. My się tu gadamy, a tutaj czas minął, chłopaków nie ma. No i co w tym wypadku? Będę brał to pod uwagę, że Barty jest o czasie, a tu minutnik pika. Widzowie, dostałem informację, że się spotykamy tam, gdzie zaczynaliśmy. Ja będę jako pierwszy, bo już czas minął. Nie wiem, czy tam jest Bartosik, ale Boba na pewno raczej nie ma, bo on ma problemy. Gdzieś tutaj teraz czeka Śliwka, ale kurde, nie chcę, żeby on widział, co ja tutaj mam. Czegoś to może ukryje, nie wiem. Dobra, idzie. Idzie. On ma jakiś strzelbę chyba. Idzie Mazima. O, jeszcze nie pokazuj mi. Po Mazima 55 sekund spóźnienia. Ale ja czekałem pod... Ale stary. Wejściem. Ale tu mówiłem, że tutaj. I co robisz? Ja będę po prostu dobrał pod uwagę, bo sobie nie ustaliliśmy. Skończyłem 2 minuty temu i mi nie odpisywałeś. Nie było ustalone, gdzie się spotykamy. Było ustalone, że tutaj. No dobrze, i tak na razie czekamy jeszcze na pana Bobka. Ej, dobra, ja tu mogę gdzieś odłożyć, bo mi się nie chce go trzymać. Tam schowam to za to. Dobra, to schowam. Nie, ale jestem szczerze zawiedziony, jestem tym, co on wziął. Domyślasz się, co ja wziąłem? Nie wiem, szczerze. Powiedzieć ci, co wziął? Nie wiem, nie mów. Później będzie przedstawienie. Ale jestem zawiedziony. Dobra, idzie, tu jest spóźnienie 3 minuty. Spóźnienie 3 minuty. Tak, ja się biorę w tym udziału. Jakaś baba, nie. Nie. Przy kasach, długa kolejka, ja się z tą kamerą czym nie umiem w ogóle tego obsługiwać. Musiałbyś mnie nie wiem czym zaskoczyć, tutaj widzę, że raczej mnie nie zaskoczysz. No cóż, idziemy do jedzenia. Jeszcze przekroczyłem limit, o. O kurwa. Ale o ile? O 4 grosze. Dobrze, proszę państwa, jesteśmy już przy stoliku i teraz czekam na pierwszego ochotnika. Pierwszym ochotnikiem musi być Bobo ze względu na swoje spóźnienie. Przychodzi pierwszy, także zapraszam panie Bobo. Dobry. Powiedzisz tylko tak. Przygotowałem dla ciebie posiłek do szkoły. To jest okay. Na cały dzień, na rozbicie. Fajne przed treningiem, naprawdę może sobie fajnie zjeść. Treningiem siłowni do szkoły. Fajne makro, mogę przesunąć na końcu. Ale dobra, zaczynamy od początku. Początek. Pudik sobie będziesz jadł, możesz to z bajgielkiem zjeść. Bajgielkie, ciekawe. Bajgielkie, tak. Ja to kiedyś jadłem, naprawdę smaczne było. Przecież trochę wiadomo, coś bym to jeszcze dorzucił. Dlatego chcę dowiedzieć Gajeczko koktajl przy okazji do wafelkami. One są naprawdę bardzo dobre, wiem to ja. Ten okay. Też specjalnie, nie wiem czy widzisz, ma inne granie. Tak bez sugestii. No i do tego jeszcze już przed całym treningiem, tak żeby węgle podbić, banany, bo jednak owoce to owoce. Właśnie się chciałem dopytać o jakieś witaminy, coś oczywiście takiego. Oczywiście, zawsze trzeba dobić. Dobrze. Wiadomo, tutaj można mocno portować, tak to miał być precel, ale niestety precel trening nie było, a czasu też nie było. Jeszcze było mieć, miała być bułeczka, bo to miała być w ogóle połączone inaczej, ten bajgiel miał coś tam przegrywać, a ta bułeczka miała być do puddingu, a tak naprawdę to miało być zupełnie inaczej, ale wszystko się wiadomo pozmieniało, ale niestety przekroczyłem budżet, bo 4 grosze, więc ta bułeczka idzie dla mnie, nie chcę.
teraz rozjemy. No i w sumie to tyle. Ogólnie, jak wyszło makro, jeśli zaraz mówię. To ja mam jeszcze takie pytanie, jak on to zjeść, jak wyszło teraz? Nie ma problemu. Otwierz sobie tutaj, otwierz sobie pachę. Proszę cię bardzo. No to zaprezentuj mi jakąś. Zaprezentuj mi jakąś. Problem. Ja nie wiem. Patrz. Okej, to jak zjesz cały ten waflami, to dostaniesz dodatkowe kurs przyłącenie. Ty możesz na razie odejść, bo sobie kupię zaraz. Ale to daj miejsce dla kogoś innego. Dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. Poczekaj, makro nie powiedziałem. A, dobra. Tak, chcesz, żebyś makro. To stąd 70 białka i... 60 białka. No, i ze 120 węgli. 180 węgli, 1050 kalorii. 10 tłuszczy, więc okay. Bardzo dobry posiłek. Okay. Poczekaj, już kończę. Dobra, ale to naprawdę, proszę... Ale naprawdę to jest dobre. Proszę, panie, poproszę jeszcze, bo to będą minusowe, jak nie odejdziesz, a nie plusowe. Miałko. Zabieraj to szansę. Nie zabieraj. To ty, panie kolego, tutaj siedź. Już kończę, patrz. Dokończ. Jak dokończysz, to będziesz miał punkty, tak? My przechodzimy dalej. To zapraszam następnego zawodnika, 55 sekund spóźnienia. Ogólnie tak, ja mam... Usiądź, żeby... Ale bo ja tutaj mam, ja zaraz sobie też gadam. Ja ogólnie mam najprostszy posiłek ze wszystkich na pewno, bo mój się składa tak naprawdę z dwóch itemów. Okej. Nie, no może powiedzieć, że z sześciu, ale to są takie dodatki. I ogólnie tak, to sam początek, bo tutaj mamy takiego... Skir Jagoda. Skir Jagoda to jest taki, wiesz, po prostu standardzik. O, i teraz tak. Druga rzecz to jest, ja wiem, że bo ty to wiele razy jadłeś, wiem, że ty to na pewno lubiłeś jeść, to jest ryż i wajs KFC. I to ogólnie, widzowie, kosztuje 11 zł. I to ma bardzo fajne makro, bo ja wam powiem, ile to ma makro. Czekajcie, mam to zapisane. A i do tego jeszcze, bo zostało mi 3 zł. Za te 3 zł masz jeszcze 3 keczupy. Chodziłem. Proszę zobaczyć. Proszę stąpić. Bardzo dobrze. Gratuluję. 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 Mamy jeszcze 3 keczupy, jakbyś, nie wiem, z błonniak i sól. A teraz tak, jeśli chodzi o makro, to jeszcze szczerze nie podliczyłem sobie tego, ale tak jak szybko powiesz, tak smakowo. I jak w twoje usta trafiłem. No, jeśli o to chodzi, to tak. I ten skier i jagodowy jest mój ulubiony. I rzeczywiście. Jak idę do KFC, czy idę na posiłek, to moja pozycja. No ale codziennie bym tego nie jadł na pewno. Ale czy to musisz iść codziennie, to możesz, wiesz, taki trochę bardziej cheat meal albo na masie, tak żeby sobie raz na jakiś czas jeść. Teraz tak, o, to jest ryż z sosem wodki chili i mamy tak, kalorii. Mamy w samym tym 697 kalorii i w tym jest tak, kwartą mamy... No ale to sobie przygotowałeś, teraz to przygotowuję, kolega. Nie miałem czasu, no. Kwartą mamy 16, a węglowodanów mamy 120. A białeczka ile było? Białeczka jest... 20. No jeszcze to trzeba dodać, ile tutaj mam? 20 coś chyba białka z skieru. No makro by było w porządku. Jeszcze keczupy, ale... Ale tak jak... No te keczupy to szczerze na minus, żeby nie przyjdzie sobie w ogóle. Ale no to nie ma ich. Jak nie chcesz... A sól dodali, jak to było sobie sobie. Ale no co, mi zostało 3 zł, już nie miałem czasu na nic innego, więc 3 keczupy. No dobra, okej. Okay. No to jest twoja pozycja. To jest moja pozycja. To dziękuję, ty przemyślę. To nic coś wyjścia? Po programie. Dzień dobry. To tym razem ja się dosiadam do Martiego. Mój posiłek jest stricte przed treningiem. Dlatego wyjaśnia, dlaczego białka jest tak mała. Dobra. Zacznijmy oczywiście od tego, co według mnie jest ulubione. Czyli sok. Tym bark. Wydaje mi się, że to jest mój ulubiony. Daje czas 160 węgli. Potem wlatują we bejgelki. Jeden z kiełkami, jeden z makiem, ten sam co Bobo. Dużo węgli to na pewno jest. I tego nie jestem pewien, czy się spodoba, ale uznałem. Miałem, jak to kupowałem, bo miałem, że tym chcę dobić węgle i dodatkowo te zdrowe tłuszcze, o których dużo razy mówisz w filmach. Ale nie chciałem samych orzechów kupować. I to już mi się odwiedzi 26 tłuszczy, 23 białka. I proponuję, żeby całą taką pakę opierdolić przed treningiem. Nie mówię, że całą, ale... A przyjazdów chciałam całą. To gramy, ale no nie mogę, nie mieć się tego. Ale no, powiem tak, to jest przed, troszeczkę po. To jest główne na trening, a to jest po. Nie mówię, że to jest przed treningiem. Dobra, no się. No dobra, to powiem tak. Majgielki fajnie, sok. Nie wiem, czy nie zauważyłeś. Odchodzisz, założyłem, tak, że odchodzisz, ale... Bardzo mocno odchodzę od soków i ja piłem soki, gdy byłem na wysokiej masie 4500, jak jestem teraz na 3200, soków nie piję. A mieszanka? Kontrowersyjna. Powiem tak, no. Nie, spróbuj, ale weź, otwórz i spróbuj, bo to też jest, to może być ten element smakowy. Dobra, to spróbuję, tak jak mówiłeś. Wiesz, tu też ja tak myślałem o tym, że możesz sobie to otworzyć tak naprawdę na początku dnia w szkole i sobie, wiesz, pobiadać na lekcji, bo zjesz sobie sneaker do treningu, a to sobie możesz w trakcie dnia. No dobra, u ciebie na pewno też na plus jest to, że byłeś po czasie jako jedyny. Ale to od siebie zależy decyzja. A jakie jest makro łączne? 1367 kalorii,
23 gramy białka, 26 tłuszczy, 250 węgla. No dobra, to dziękuję za tą propozycję. Ja sobie przemyślę, widzimy się przy werdykcie. Miałem tu bardzo ciężką decyzję do podjęcia, bo każdy przyniósł coś innego i u każdego bym coś lekko zmienił. U Boba plusem było to, że jako jedyny przyniósł owoc, a nie podobało mi się u niego to, że było to wszystko bardzo niespójne i ciężko to traktować jako jeden posiłek. U Mazimy ten ryż rzeczywiście trafiał w moje gusta smakowe, jednak takie coś wybieram jako mniejsze zło podczas jedzenia na mieście, bo nie jest to super wartościowe jedzenie. Barty jako jedyny pomyślał o zdrowych tłuszczach i gdyby nie to, że powiedział, że jest to propozycja na posiłek przedtreningowy, to raczej nie miałbym żadnych wątpliwości. Właściwie nad każdym, bo to szczerze każdy mógłby wygrać, ale... Niech widzowie zdecydują. A może nie widzowie zdecydują. To już... Ale wybiorę Bartiego. Nie dobry ten bananek. Barty przede wszystkim pierwszy był o czasie. Jedyną rzeczą, którą u Bartiego bym zmienił, byłby sok. A nawet jeżeli bym go nie usuwał, to funkcja, którą podajesz ten posiłek. Bo jedzenie sporej ilości tłuszczy przed treningiem, no niekoniecznie. Okej, rozumiem. Dziękuję. Dobra. Congrats.